Ratniewak? Z problemami, choć czy można to tak nazwać, na prosto ja po tak Sajona, tak, to jesteś są problemy. Przez Jace'a, Sajona, Brauma i ucieczki brak. Dobra, RK. Nie da rady. Da radę! No ja cię kręcę! Ewakuacja, prison break! I co więcej, do więzienia zaraz mogą wskoczyć Sinners! Tankuje Brunes, skakuje im prosto na głowę! Dwa trupy dla Deflesa, poprawia sobie i tak już bogate KDA, triple kill dla niego, znajdzie kwadrenie, Pyrka ją kradnie! Trzecie zabójstwo, Defles się oddzielił od drużyny, Tibor za nim goni, nie powinien go złapać. Mystic Shot szybko go wyjaśnił. Zamieszanie spore, pompa się bawi, kilka sztuczek, double kill od Deflesa, ależ magik na tym Ezrealu! Tu będzie walka. Okej, ściągnięte w tym momencie zostaje Galion, ale pamiętajcie, on akurat potrafi być nieco tankowaty. Z Liwak w dobrej pozycji, czeka na dużego Gnara. Zaraz może wejść potężnie, tylko że skoku zużył po to, żeby przejść za ścianę. Ale ma blokowanie wizji, mimo wszystko przeda swoje ultimate. Czek, zgarniemy tę bestię i wycofujemy się. Nie ma sensu tutaj walczyć teoretycznie. Nie szukasz dziury w celu. Popatrz, gdzie jest Raccoon, chociaż... Okej, właśnie to się stało, o tym mówiłem. Deidara w tym momencie jeszcze oszyldowany, a Liwak jeszcze nie może znaleźć swojej erki, on ją zagrał, nawet nie widziałem gdzie. Ale pierwsze zabójstwo wpada mimo wszystko na konto, popat i chcemy uciekać. Gwit! Młody z Nadwisły, ale wielki nie chłopak! 5 zabójstw na konto Pompa Team! I nagle z teamfightu, który mógł być niebezpieczny, stał się w pełni zwycięski! Szalkę póki co, wydaje mi się, że gra zupełnie nieoptymalnie. O, ale teraz Mystic zagrał nieoptymalnie, chociaż jest tutaj zespół na miejscu i tych obrażeń powinno wystarczyć! Póki Style z błyskiem do przodu i jeszcze świetna strzała! Możemy złapać Inaxę, możemy złapać Nuxa, chociaż jest tutaj Sertus, ale o, dobra kotwica od Mystica, żeby on nie upadł! 2 zabójstwa dla Ashki, pogonimy za Sertusem, bo przypominam, on nie ma błysku i życia chyba też nie będzie miał. Te spowolnienia wpadają na jego konto i to jest triple kill dla Puki Style'a! On jest z powrotem na U-Masters i znów miażdży rywali. Myślę sobie o czekoladzie, myślę dalej o tym Azirze i już miał kilka razy takie ultimate'y, że no gdyby się stały za jakiś czas, to będą miały naprawdę wielki wpływ, tylko że właśnie klęs zagrany, okej, możemy się wycofywać, zaraz będzie wszystko tak samo, ale ten Haymaker w drugą stronę akurat raczej był zły i patrzymy ponownie, czego o tym mówię! Za każdym razem, Merkę! Ale potrzebujemy Ulajta, w tym momencie Mystic Shoty, do przodu, jednak Arkejsicht, Rax, to on jest swoim celem, ale Ilioja! Ogrom, mam wrażenie, spokojem do swojej kiery, jednak Shigenda, on piluje dżamy, Ulajt dalej stoi i jest Cygwin Paweł Pruski! No to jest tank, a nie Ezreal! Oho, Veteo na plecach będzie próbował skasować Matisława, ale to on sam może zostać skasowany, chociaż tutaj Ibo nie trafia po raz kolejny i dobre wejście ze strony Hekarima, ale Polacy próbują się odgryźć przeciwnikom, próbują cały czas walczyć, tych obrażeń jednak po prostu nie ma. Bando Tynx nietknięci, ale teraz Bando mógł nieco zbyt głęboko wejść, chociaż dobry taunt. Wyeliminowany zostanie koniec końców, ale zaraz upadnie Mystic. Jednak Veteo także poskromiony. Polacy mają tutaj szansę na zwycięstwo. Jedynie przy życiu Exakik. No i tych dwóch zawodników, ale Tynx także upadnie. Szlatan cały czas strzela. Ibo także! I Kik wraca do tej rozgrywki, do tej walki drużynowej. Wyeliminował 3 przeciwników i zgarnął tego smoka. Oj, tak, Maguire, tutaj świetna dyspozycja top lanera, Kik, Neo, Zerb. I to będzie kwadra dla niego. Chciałbym zobaczyć gdzieś tu jakieś rozdzielenie. Może z Renektonem nacierającym na minę, no. Albo będą forsowali tutaj, pamiętajmy, Herald wcześniej okay, uknął w tej wieży. Póki Style z Ultimate'em od razu wyklucza Barda, tylko że właśnie tylko Barda, a w tym momencie patrzę, Ibo ma bardzo mało punktów zdrowia, próbuje przeciwniku hitować, zadawać obrażenia, Nighter jednak, no dalej nie jest tym kasetinem, którego by się aż tak bał, jednak wykluczał Szlatana, dalej nie będzie na szczęście w stanie, Quadra Kill! Dla Łukasza póki Style'a Zegmunciaka znikąd, dosłownie z nieba spadła jak manna. Tak samo zresztą jak wygrania tego meczu, ale trzeba zaznaczyć, napocili się tutaj. O, może o tym zaraz, bo teleportacja. Szygenda ma szóstkę, co więcej, świetna inicjacja od Zazaraka. Raka to wszystko poprawia i Hellmaker w rywali. Agorow z boskim teamfightem, również dołączy Ulaj, sypią się kile i jeszcze zgarniemy smoka. Fon z tego również się nie oswobodzi. Wygląda na to, jakbyśmy 3-0 zrobili w rywali. Teraz dwa duże ultimate'y zostały wykorzystane przez zawodników Game Legion. Czekolad, okej, skrócił swój dash, żeby dostać się do Kiernana. Ten trochę się zagubił, co jest grane, zostawcie mnie, ale Czekolad nie odpuszcza. Jeśli raz namierzy swoje ofiary, Solari od Zanzaraka kupił mu ekstra sekundy. I ten teamfight to, mam wrażenie, czysta formalność, bo kto ma robić obrażenia po stronie Gamer Legion? Ulej, tu wystarczy, że dobrze będzie się pozycjonował, uniknie każdego CC i Mystic Shoty będą lądowały na każdym celu i Shigenda też jest szefem na tej mapie, double kill. I współpracę z Ulajtem zmęczą również Knighta. To nie ma Zeiss po pięknym teamfajcie, który rozpoczął Czekolad. Na czym nam zależy? Zdobywać drobne przewagi tam, gdzie się tylko da. Zdobyliśmy smoka. Oj, Shigenda nie powinien tutaj pochodzić. To prawda, ale patrzę na taką osobę. No nie, faktycznie. Oj, nie zapomnijcie! Pyrka od Ulajta, Paweł Pruski jest wariatem razem z Zanzarakiem! Ta dwójka wyrządziła ogromne szkody. Ile co? Ulajt! Dalej, Ulajt do przodu, w tym momencie flash na jednym jego wykonaniu. Zrobił to!
puszujesz wszystko, co się tylko da, stawiasz głęboką wizję, jesteś bezpieczny, nic się tu stać nie może i teraz tylko wysać tego smoka. Masz duszę i możesz nawet podejmować walkę, ale zobaczcie, że Trymbi jeszcze starający się zatrzymać, to się faktycznie dzieje. Trymbi! Próbuj faktycznie jeszcze rozczarować, uczarować, zaczarować! Razem z czekoladem! Ale widzę, patrzę na punkty paski zdrowia. Lider z pierwszym zabójstwem i jeszcze nawet kolejny będzie mógł próbować brać i zobaczcie! Że tak bardzo jakby chciał, nie do końca jest w stanie, czekolad? Bo czekolad się rozkręcił z barczewa z triple killem. Czekolad, 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 czekolad! Paweł, czekolad, szczepani! Pentakill!